Zapisie. Akcja! Patrzymy się w kamerę! Genialny odjazd robimy! Nasza radość ponad radość, nasza słabość ponad słabość, nasza bliskość ponad bliskość, ponad wszystko, mimo wszystko. Wszystko tak jak zawsze. Zaczęło się od spotkania człowieka z człowiekiem. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaprosił mnie na przegląd twórczości teatralno-muzycznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi do Radwanowic pod Krakowem. Pamiętam, jak się bałam, ale pojechałam. I ten dzień zaważył chyba na całym moim życiu. Nagle zobaczyłam jakieś dziwne piękno, którego nigdy w życiu nie zauważałam. Przeżyłam tam wzruszenie, zachwyt i takie jakieś dziwne uczucie, że wreszcie ktoś patrzy na mnie jak na zwykłego człowieka, a nie jak na aktorkę. I cieszy się, że jestem. Już nigdy o nich nie zapomniałam. Nie mogłam zapomnieć. Zaczęłam do nich przyjeżdżać, robić teatr. I chyba ich pokochałam po prostu. A stało się tak, że na mocy kolejnej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych część podopiecznych księdza Zaleskiego straciła prawo do korzystania z warsztatów terapeutycznych. Jak ja sobie wyobraziłam, że ci moi przyjaciele, kochani, będą się kiwali przy ścianie i z rozpaczy będą szybko umierali, bo będą się czuli całkowicie niepotrzebni, to wtedy sobie pomyślałam, Jezus Maria, coś trzeba zrobić. I ksiądz mówi, pani coś zrobi. Ja sobie myślę, co mam zrobić, do domu ich wezmę? A dla nich warsztaty terapii zajęciowej to jest jedyny sens życia i radość, bo oni się czują potrzebni, bo oni idą do pracy i każdy coś robi fantastycznego. I wtedy szybko zarejestrowałam fundację, jeszcze się nie zastanawiając nawet głęboko. Już w lutym 2004 roku, w pomieszczeniu, który dał mi ksiądz Isakowicz-Zaleski na Pięterku, otworzyliśmy warsztaty. I ci, nasi przyjaciele, w ogóle nie zauważyli, że ktoś chciał ich czegoś pozbawić. Chwileczkę już miałam Maję Jaworską, miałam pożyczone biuro, jakiś komputer od kogoś, dostałam czajnik, pamiętam, zieloną filiżankę. No ja byłam na początku trochę speszona, bo sobie myślę, a jak nie podołam, jak nie dam rady, owszem, jestem po zarządzaniu biznesem, ale jak się prowadzi fundację? Bardzo trzeba uważać, na co się wydaje pieniądze, bo jest tak strasznie dużo ludzi, którzy wymagają pomocy, że gdybym tego nie pilnowała, to ja w ciągu tygodni nie mam grosza. Nawet żebym zebrała dużo milionów. Nasi podopieczni to kochane istoty, tak szczere, bardzo wrażliwe, które świat rozumieją sercem. Ale praca z nimi nie jest łatwa. To naprawdę ludzie, którzy nie potrafią sami kierować swoim życiem. Wielu z nich nawet nie umie poprosić o pomoc. Większość z nich nie ma kontaktu z rodziną, zmagają się więc z różnymi formami samotności. Mają problemy z koncentracją, pamięcią, z orientacją w czasie i przestrzeni. I często są nieporadni w takich prostych czynnościach życiowych, w utrzymaniu higieny, w jedzeniu, w ubieraniu się. I czasami są tak bardzo smutni. Ale jak ktoś jest blisko, jak się stworzy im warunki, to z najpiękniejszym uśmiechem przechodzą na jasną stronę życia. Oni nam pokazują, jak bardzo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Bo przecież wiadomo, że my tych ludzi nie zmienimy, bo to jest niepełnosprawność stała. Ale oni naprawdę są cudownymi, bardzo potrzebnymi ludźmi, bo oni nas uczą prawdziwych wartości i sensu życia. Oni mnie nauczyli prawdziwej radości. Oni mnie nauczyli, co mnie naprawdę jest też potrzebne do szczęścia, bo oni mózgami niczego nie manipulują. Pani Ania jest wspaniałą iskrą, która rzeczywiście roztacza takie pomysły niesamowite, które na początku nam się wydają może nawet czasem niedorzeczne, że przesadzone. Ja wtedy pomyślałam sobie, że ja tutaj wybuduję takie miasteczko dla nich. Warsztaty terapeutyczne, salę teatralną, 5 budynków. Coś,
co będzie na zawsze dla nich. Gdzie my i budowa ośrodka? 3900 metrów kwadratowych ludzie. I skąd my na to weźmiemy pieniądze? Stoję kiedyś tutaj z podopiecznymi przy oknie w tym naszym pokoiku. I gadamy tak, słuchajcie, wiecie co, tutaj, popatrzcie przez okno tutaj, to będzie, wybudujemy takie domy dla was. Będziecie mieć piękne pracownie i komputerową, i garncarstwo będzie, i malarstwo, i tutaj będą takie sale piękne do ćwiczeń, zrobimy sobie salę teatralną, tylko jak się to będzie nazywało? No ale co tutaj jest, jak tutaj jest? Tu jest Ania fajnie, tu jest słońce. O, no dużo słońca zawsze jest i tak jest wesoło. I tak gadali. Potem ktoś mówi, to będzie taka Dolina Słońca. Ja sobie myślę, super, no co prawda to na wzgórku, ale bardzo ładna będzie dolinka na wzgórku. No i oni nazwali Dolina Słońca. Czekajcie na Kasia. No tak wóz tu, o, i tniemy. Raz, dwa, trzy. I Dolina Słońca. To jest Dolina Słońca, bo to jest dla nas Dolina Słońca, bo tu jak się przyjeżdża, to nawet jak pada deszcz, to jest słońce. Nie wiem jak to jest, ale to jest prawda. Tu jak się przychodzi, to nagle nie ma znaczenia, kto kim jest, skąd przyjechał, jak ma na imię, czy ma żonę, męża, czy jest samotny, czy jest dyrektorem, czy jest panią sprzątającą, czy wszystko jedno, jest człowiekiem. Oni po prostu całych siebie oddają, przyjmują nas z tak postartymi ramionami, że aż głupio się nie wtulić w nich po prostu. Nam wszystkie jakieś uprzedzenia już dawno minęły i wiemy z rozmów z ludźmi, że wszystkim to mija. Że po prostu to jest to miejsce, gdzie można sobie z powrotem wrócić na właściwe tory. Bo tak wymyśliliśmy takie hasło 20 projektów na 20-lecie, ale jak zaczęłam je spisywać, też przeszłam dawno tą 20 i dalej pisałam. Najważniejsze było powstanie fundacji, potem otworzenie warsztatów terapeutycznych, potem zbudowanie i otworzenie Doliny Słońca, czyli tych nowoczesnych warsztatów terapeutycznych. Są takie projekty, które były zanim jeszcze otworzyłam fundację, czyli Albertiana. To jest ogólnopolski festiwal teatralno-muzyczno-wokalny osób z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski. I to jest takie moje dziecko, 23 lata już to robię, prowadzę tutaj, tu w tej głowie. O, przepraszam, wymyśliłam sobie to. Potem oczywiście robi się takie projekty, które są kołem napędowym i to jest na pewno festiwal zaczarowanej piosenki. Nie jeden z nas odnajdzie. Bo wiadomo jest, że ludzie nie lubią się patrzeć na kalectwo, na cierpienie, odwracają się odruchowo. Nie jestem wrażliwa, ja się nie patrzę. A ja wiem o tym, że to można czymś przełamać. Postanowiłam zrobić taki festiwal, gdzie będą przy tych osobach stały największe gwiazdy. Festiwal zaczarowanej piosenki przez kilkanaście lat skupił przy fundacji największych wokalistów, poetów, artystów, dziennikarzy, aktorów, bo piosenka obala wszystkie bariery. Kilimandżaro. Zorganizowałam wyprawę na Kilimandżaro, dlatego, bo gadanie o tym, że człowiek niepełnosprawny jest człowiekiem, że ma marzenie, że ma siły, że ma radość, i jeszcze jak to mówi aktorka, to sobie ludzie mówią, a gada, bo piękna, młoda, bogata, nie, bo aktorki takie są. I sobie myślę, nie, coś muszę zrobić. I jakoś tak się stało, że ja o tym zamarzyłam i pojawił się facet, który przyjechał z Afryki i mówi, że on by chciał coś z fundacją moją zrobić. Ja pomyślałam jednego dnia, a drugiego dnia on się pojawił, Grzesiu. I zorganizowaliśmy taką wyprawę prawdziwą na Kilimandżaro. I to był taki krzyk, bo co ja będę gadać? Gadanie nie dociera. A to był taki krzyk, że do tej pory jak idą ludzie na Kilimandżaro, to mówią o naszej wyprawie. I
potem robiliśmy taki projekt, każdy ma swoje Kilimandżaro i w ramach tego projektu była na przykład wyprawa na K2. Naprawdę, wszyscy myśleli, że ja zwariowałam, a K2 to jest Kopiec Kościuszki. Jest 2K? Jest K, Kopiec Kościuszki. Prowadził tę wyprawę Janusz Świta i na swoim wózku trochę się bałam, że spadnie i zjedzie z tego kopca, bo to jest duży wózek. I byli cudowni himalaiści. W ogóle było cudownie. I wszyscy się zachowywali tak, jakby naprawdę zdobywali K2. A dla ludzi z domów opieki społecznej na wózkach to była naprawdę ogromna wyprawa. Mamy biuro młodych. Wolontariusze mają różne fantastyczne pomysły. Trzeba oczywiście im pomagać w tym. No i to się zawsze rozwija. I zawsze mamy nowych i mamy starych wolontariuszy. I oni są jak takie promienie słońca w fundacji. Bo nie robią dlatego, bo chcą. A ja jestem ich matka, bo ja też jestem wolontariuszem. I to są moje dzieci w zielonych koszulkach. I my to robimy dlatego, bo tak. Bo nam się to tak podoba. Co robi wolontariusz? To jest dobre pytanie. Wolontariusz w Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko robi wszystko tak naprawdę. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Jesteśmy tutaj w ośrodku w Radwanowicach, w festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Rynku. Jesteśmy podczas kiermaszy, ale jesteśmy też w domach naszych podopiecznych. Każdy może wybrać coś dla siebie tak naprawdę. Pandemia była dla nas bardzo trudna. Nie tylko dlatego, że padły wszystkie projekty, ponieważ my tacy nie jesteśmy, od razu niektóre zamieniliśmy formułę po prostu. Ale najtrudniejsze było dla nas to, że wszystko, jak wiecie, było online. Ale z moimi podopiecznymi nie ma spotkania online, bo oni nie rozumieją. A dlaczego cię tu nie ma? No bo jest COVID. No ale co to jest ten COVID? To gdzie on jest? To powiedz mu, żebym sobie poszedł. Myśmy się czasem łączyli przez Skype'a i to były strasznie dramatyczne spotkania, bo te osoby potrzebują dotknąć, potrzebują, żeby przytulić. Bardzo nam tego brakowało, a nie mogliśmy się w ogóle spotykać. Lubiatowo. Od 10 roku życia jeździłam zawsze z rodzicami nad morze, jak jeszcze tam nie było żadnych dróg i nie było niczego. I obok były wojska rakietowe, tam był teren zamknięty, nie wolno tam było wchodzić. Dowiedziałam się pewnego roku, że wojsko opuszcza ten teren. Natychmiast zadzwoniłam do Generalnych Lasów Państwowych. Oni powiedzieli, tak, my to chętnie przekażemy. Wojsko szybko to odtajniło, zrobiliśmy tam zagospodarowanie przestrzenne i myśmy dostali taki teren w lesie, to są 4 hektary chyba, bardzo blisko morza, a to jest najpiękniejszy las w Polsce. To są naprawdę magiczne miejsca. Ja to wiem po sobie, jak po całym roku ciężkiej pracy przyjeżdżałam tam, to ja po 3 dniach byłam innym człowiekiem. Krzysiek, bo właśnie nagrywam. Jadę przez las, nagrywam na rowerze. Cześć! Tam będzie ośrodek wytchnieniowy, tam. Będzie duży ośrodek wytchnieniowy dla opiekunów i rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ci opiekunowie bardzo potrzebują wsparcia. Naprawdę nie mają czasu na wytchnienie, nie mają obszaru, nie mają przestrzeni, nie mają pieniędzy. I my tym razem nimi się chcemy zająć, opiekunami. Bo my możemy się przez 8 godzin zajmować ich niepełnosprawnymi członkami rodziny, a oni będą mogli sobie odpoczywać. Ja lubię czuć, że robi się coś wartościowego, coś dobrego, coś dla kogoś. To jest w ogóle jak chleb z masłem. Po prostu to jest najlepsze na świecie. W
20 lat ma nasza fundacja i z tej okazji sprosiliśmy z zaprzyjaźnionych fundacji, organizacji dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie ludzi, żeby mieli święto swoje także. Chociaż minęło wiele lat, odkąd poznaliśmy się, prawie ćwierć wieku, no niespełna, to ja jestem cały czas szczęśliwa, że jestem z wami. I wyście otworzyli przede mną jakąś nową przestrzeń radości, życzliwości, prawdziwego sensu i piękna w moim życiu. I to wszystko się zaczęło tutaj, od naszego spotkania. Poprosiliśmy o to Sławomira, który był kiedyś studentem Anny Dymnej, czy nie zgodziłby się wystąpić dla naszych podopiecznych pro bono. Nie zastanawiał się nawet 5 minut. Przyjął to zaproszenie i dzisiaj dla nich wszystkich, dla nas wszystkich wystąpi. Cześć, Sławomir! Dzień dobry, Radwanowice! Jesteście gotowi na Radworo? Zakopane, polewamy się szampanem. Rytmem jestem ja, a ty królową nocy. Miło siadza w twoje oczy, rozpędzona jak motocy. Hej, bijemy się w śpiewie, jak zborona. Udało nam się przez 20 lat iść jedną drogą i widzieć jeden cel. Mnie ktoś kiedyś pokazał światełko i mówi, tam idź. Czasem będzie trudno, nie? Czasem będzie droga wyboista, czasem będzie przepaść. Ale spotkasz kogoś, ktoś ci pomoże przeskoczyć przez przepaść, ktoś cię przeniesie przez bagno, ktoś cię uratuje, ktoś cię nakarmi i my tak idziemy tą grupą. To jest największe szczęście, że jesteśmy razem, że umiemy ze sobą rozmawiać, że umiemy ze sobą współpracować. To jest w ogóle najważniejsze.